Po prawie 3 miesiącach ponownie spotkamy się na Stadionie Pasów. Żeby jednak było to możliwe również w kolejnych meczach, niezbędne jest przestrzeganie określonych reguł bezpieczeństwa i norm sanitarnych. Karnetowiczu rezerwacja miejsc możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej bilety.krakowia.pl. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z tej platformy, Twoim loginem jest numer PESEL, a hasłem nazwisko pisane z wielkich liter. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu pod adresem pok@krakowia.pl. Najważniejsza zasada brzmi: zachowajmy bezpieczne odległości. Miejsce na stadionie zostało udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami sanitarnymi. Prosimy więc o bezwzględne zajmowanie swoich miejsc na stadionie. Rodziny prosimy o wybór takich miejsc, aby znajdowały się one w bezpośrednim sąsiedztwie. Pamiętajmy, że zmiana przepisanych miejsc to nie tylko złamanie regulaminu, ale i ograniczenie komfortu i bezpieczeństwa innych osób. Wejście na stadion musi zostać poprzedzone kontrolą tożsamości oraz dezynfekcją rąk. Dlatego celem zminimalizowania gromadzenia się osób i czasu oczekiwania w punktach kontroli dostępu zachęcamy do przybycia na stadion możliwie jak najwcześniej. Bramy stadionu zostaną otwarte na 2 godziny przed meczem. W celu skrócenia czasu kontroli oraz uniknięcia konieczności dezynfekcji kolejnych stref na stadionie, wnoszenie bagażu podręcznego nie będzie możliwe, a depozyt pozostanie zamknięty. Zostawmy swoje plecaki w domach. Podczas meczu otwarte będą punkty gastronomiczne, które będą funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich personel będzie wyposażony we wszystkie niezbędne środki ochronne. Tak, prawdziwe strzelby będą. Taka jak być powinna, czyli przypieczona, tak, ciepła, gorąca. Gorąca. No i słuchajcie, no ta proporcja ceny do wielkości i do jakości jest jak najbardziej na tak. Punkt medyczny i ratownicy. W przypadku wystąpienia podejrzeń choroby prosimy o zgłoszenie się do stewardów, którzy następnie skierują Państwa do właściwych punktów medycznych. Do dyspozycji karnetowiczów przeznaczony zostanie również sektor gości. Wyjątkowo nie zobaczymy w nim więc kibiców drużyny przyjezdnej, a naszych fanów. Po meczu stosujmy się do poleceń służb technicznych oraz speakera. Będą one brzmiały w ten sposób. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Pasami a Jagiellonią Białystok. Szanowni Państwo, bardzo prosimy o stosowanie się do komunikatów służb ochrony przy opuszczaniu stadionu. W pierwszej kolejności prosimy, aby miejsca opuszczały rzędy znajdujące się bliżej wyjścia, a dopiero potem wyższe rzędy.